prognozowałabym, żeby nigdy nie została przekroczona bariera 6 zł, tak, bo pierwsza psychologiczna, ona już dzisiaj widzimy, są dane prezentowane tak, że absolutnie popyt spada, tak, i spada bardzo szybko. Jeżeli bierzemy okresy półroczne, spada popyt na paliwa, spada sprzedaż nawet w hurcie, tak, więc nie chciałabym prognozować nigdy 6 zł, ale taka sytuacja niestety w najbliższych miesiącach mieć miejsce może. Największym problemem, tak, rynku w ogóle, tak, paliwowego jest jego wysoka cena paliw, tak, to cena, która jest absolutnie barierą popytową. No i wysoka cena paliw dzisiaj oznacza bardzo wysoką cenę hurtową paliw, tak? I my przede wszystkim chcemy zabiegać o to, żeby zachowując konkurencję, musi być podział na rynku, tak? Na hurt i detal, i no nie może być sytuacji, że przedsiębiorstwa, które mają i hurt i detal w jednym rynku, oferują po tej samej cenie paliwa w hurcie i w detalu, tak? Na swoich stacjach oczywiście. O to będziemy apelować, zabiegać i robić wszystko, żeby zachować konkurencję na polskim rynku detalicznym.